Giuseppe Di Stefano był jednym z najbardziej uwielbianych tenorów w historii opery. Nagroda jego imienia rokrocznie trafia do rąk organizatorów najciekawszych i najlepszych wydarzeń kulturalnych. W tym roku tym wyróżnieniem uhonorowano Warszawską Operę Kameralną. Nagroda imienia Giuseppe Di Stefano przyznana dla produkcji Armidy właściwie, produkcji międzynarodowej, gdzie nie ukrywam, że Włosi mieli ogromny wkład, bo pamiętajmy, że reżyserię zrobiła Deda Cristina Colonna, ale również choreografię dla wspaniałego zespołu tańca barokowego Nordic Baroque Dancers, to jest zespół szwedzki pod dyrekcją Karin Modit. Światło i wspaniałą scenografię, zarówno multimedialną, jak i sceniczną Francesco Vitali.